Dobry wieczór. Zajmiemy się dzisiaj sposobami skutecznego i ciekawego uczenia ortografii. Zanim przejdziemy do tego, jak uczyć, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest ortografia, bo będzie to dla nas też istotne, będzie ważne. ortografia jest niczym innym jak zbiorem pewnych zasad. Tu mamy cztery zasady, na których opiera się polska ortografia i zbiorem reguł norm regulujących poprawny zapis słów. Tych reguł jest oczywiście zdecydowanie więcej, one są motywowane tymi czterema podstawowymi zasadami. Ortografia to także zasady interpunkcji i transliteracji. Poprawny zapis wypowiedzi nie tylko Oddaje wiedzę i umiejętności użytkowników języka, ale jest również pewnym świadectwem wyrobienia językowego, wykształcenia humanistycznego, jest świadectwem podstawowej kultury języka, tego kto pisze. No, wszak osoba kulturalna, a zwłaszcza wykształcona, powinna pisać poprawnie, zgodnie z ustalonym zwyczajem ortograficznym. Dzisiaj jednak obserwujemy, że te trudności ortograficzne narastają. Narastają nie tylko u młodych użytkowników polszczyzny, ale narastają też u osób starszych, które nieraz wychodzą z wprawy, jeśli chodzi o takie tradycyjne pisanie, piszą na komputerze, piszą na klawiaturze i w związku z tym. No wtedy, kiedy przychodzi im wrócić do tego tradycyjnego sposobu pisania, to pojawiają się jakieś trudności, pojawiają się jakieś kłopoty. Nie chciałabym tutaj nad tymi kwestiami takimi neurodydaktycznymi się rozwodzić, natomiast faktem jest, że to, iż bardzo często dziecko rozpoczyna swoją przygodę z pisaniem właśnie na klawiaturze komputera, a nie w ten sposób tradycyjny, ołówek, kredka w ręce, potem, potem pióro, faktycznie przekłada się na tę sprawność ortograficzną. Ponieważ tworzą się inne, inne połączenia neuronalne, inna zaczyna funkcjonować in, pamięć motoryczna, pamięć ruchów. A jak wiemy, pamięć jest jednym z ważnych, z istotnych determinantów sprawności ortograficznej, i nie bez znaczenia jest, jakie tu nawyki ruchowe mamy, wykształcamy, ucząc się poprawnej pisowni. Oczywiście coraz częściej też słyszymy taką opinię, że nauczanie ortografii nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza właśnie dzisiaj, w czasach, kiedy obniża się sprawność ortograficzna uczniów. O ten, na ten temat pisało i pisze wiele osób. Pisała chociażby pani profesor Synowiec, pisał pan profesor Orzuk, zdarzało się i mnie pisać. Pod wpływem analiz wypowiedzi uczniowskich, czy to prac uczniów kończących szkołę podstawową, czy prac maturalnych, także dzisiaj również prac uczniów, którzy uczestniczą w Olimpiadzie Języka Polskiego, czy to w szkole podstawowej, czy w średniej. Oprócz tego, że nie jest to zadanie łatwe, no to wymaga także systematycznych i zróżnicowanych ćwiczeń, takich ćwiczeń, które będą angażowały nie tylko pamięć uczniów, różne typy pamięci uczniów, pamięć wzrokową, słuchową, pamięć ruchów, o której już wspominałam, ale także na przykład pamięć emocjonalną, która jest bardzo ważna przy nauce ortografii, także to nauczanie ortografii wymaga aktywizowania, angażowania. Myślenia uczniów, a więc nie tylko takie automatyczne, mechaniczne, bezrefleksyjne powtarzanie reguł ortograficznych, powinno to nauczanie angażować uwagę uczniów, spostrzegawczość, a także wyobraźnię, bo tam, gdzie uruchamiana jest wyobraźnia uczniowska, tam to zapamiętywanie też jest trwalsze, ten materiał, który przekazujemy uczniom, jest dla nich ciekawszy. Prowadzone ćwiczenia, proponowane uczniom ćwiczenia powinny również prowadzić do wzrostu zainteresowania uczniów problemami ortograficznymi i tym samym pobudzać ich do pracy nad poprawną pisownią. Są takie, oczywiście, nie, nie, nie cały materiał ortograficzny no jest super ciekawy i przeprowadzimy tu niezwykle atrakcyjne lekcje, ale są takie obszary polskiej ortografii, które są niezwykle ciekawe, nawet dla tych, którzy niekoniecznie kochają ortografię. Tu chociażby przywołam. Pisownie eponimów, czyli tych wyrazów pospolitych, ufundowanych przez nazwy własne. No i ta największa kontrowersja, która od kilku lat pojawia się, czyli pisownia Święty Mikołaj małymi. Literami, no więc to jest taki materiał, który może zainteresować. Można pokazać historię tych eponimów, nawiązać do, do różnych anegdot, które towarzyszą powstaniu tych eponimów, towarzyszą osobom, których nazwiska te eponimy ufundowały, na przykład. A więc są takie, gru, homofony są niezwykle interesującym też materiałem językowym, ortograficznym, który przy Nauczaniu ortografii możemy wykorzystać. A więc te wyrazy, które identycznie brzmią, w taki sam sposób wymawiamy, natomiast różnią się ortografią, różnią się znaczeniem i oczywiście też różnią się etymologią. Ale możemy też przywołać tutaj inne takie homofony typu magmak, zdolny mag, wyczarował piękny mag. Tak możemy tutaj tworzyć zdania, czy na sam przód dróżką przebiegła dróżka, ladaco przebiegnie, ladaco, także finka z finką, także zechce pobiec na sam przód. No i tutaj takie właśnie trochę długie zdanie zbudowane z samych homofonów i teraz rozstrzygnięcie, jak je zapisać, dlaczego właśnie w taki sposób, co znaczą, też może być taką interesującą przygodą, interesującym poszukiwaniem reguł ortograficznych, Znaczeń, no i taką interesującą opowieścią o ortografii. Mamy różne tutaj problemy, ale też mamy różne mechanizmy, różne narzędzia, aby faktycznie ta nauka ortografii mogła być ciekawa i mogła być skuteczna. W tej nowej rzeczywistości szkolnej, ale i pozaszkolnej, trzeba szukać takich rozwiązań, trzeba szukać takich metod ćwiczeń, form pracy, ale też form notowania, bo te notatki dotyczące ortografii też mogą być niestereotypowe, ni które nie tylko właśnie zainteresują naszych uczniów, przyciągną ich uwagę, ale także będą funkcjonalne, pozwolą integrować nauczanie ortografii, bo to też jest niezwykle ważne. Integrowanie, łączenie tej wiedzy z ortografii, z innymi działami, działami języka polskiego, ale także z innymi przedmiotami funkcjonalne, integrujące takie nauczanie ortografii z innymi działami kształcenia polonistycznego, My również powinniśmy tutaj zmierzać w kierunku wyrabiania. Innych sprawności, by wyrabianiu tej sprawności ortograficznej towarzyszyło także wyrabianie sprawności innych sprawności, na przykład kształceniu ortograficznemu powinno towarzyszyć kształcenie wypowiedzi w różnych formach, bogacenie zasobu leksykalnego uczniów, zarówno tego zasobu czynnego, jak i biernego także doskonalenie na przykład umiejętności zapamiętywania, więc tutaj mamy nie tylko umiejętności wewnątrzprzedmiotowe czy międzyprzedmiotowe, ale też takie ponadprzedmiotowe, no bo umiejętność zapamiętywania będzie taką umiejętnością ponadprzedmiotową. Czyli ta nauka poprawnej pisowni nie ogranicza się jedynie nie powinna ograniczać się jedynie do dostarczenia uczniom odpowiednich wiadomości, to dopiero punkt wyjścia, a może nieraz i dojścia, bo najpierw analiza materiału językowego, ale również obejmuje kształcenie określonych umiejętności, wyrabianie określonych nawyków. No i zmierzamy do tego, aby właśnie wykształcić tę sprawność ortograficzną. Sprawność ortograficzną, czyli taką praktyczną umiejętność poprawnego pisania, popartą znajomością odpowiednich reguł ortograficznych. Znajomość i stosowanie. Reguł ortografii, interpunkcji jest dopełnieniem kompetencji komunikacyjnej. To nie jest tak, że kompetencja komunikacyjna to jest jeden obszar, a ta sprawność ortograficzna to obszar zupełnie inny. Dlatego, że nawet wtedy, kiedy oceniamy wartość stylistyczną tekstu, tę poprawność językowo-stylistyczną, precyzję wypowiedzi ucznia, logikę tej wypowiedzi, to błędy ortograficzne mają wpływ na to, na ile, na to, czy ta wypowiedź jest dla nas jasna, czy jest czytelna. I niekiedy. Pewne błędy ortograficzne mogą zupełnie sens tej wypowiedzi zmienić. Mogą sprawić, że ta wypowiedź będzie nagle dotyczyła zupełnie czegoś innego, niż, niż byśmy chcieli, bo popełniliśmy jakiś błąd ortograficzny. Albo pojawi się wartość naddana, coś, czego nie planowaliśmy, czyli komizm językowy, a wcale odbiorcy naszego komunikatu tu tutaj rozśmieszyć nie chcieliśmy. Ta sprawność ortograficzna jest taką kompetencją niezbędną pozwalającą młodemu człowiekowi odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości, ale także tę rzeczywistość kształtować. I na każdym etapie kształcenia w różnych formach tego kształcenia, czy będą to formy szkolne, czy pozaszkolne, niezależnie też od uczonego przedmiotu, Wszyscy wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za kształcenie tej sprawności, za kształcenie sprawności ortograficznej. Warto też, i o tym nade wszystko tu będę dzisiaj mówić, warto też w miarę możliwości stosować takie ogólne zasady, zalecenia, sprzyjające efektywnemu nauczaniu poprawnej pisowni. I te zasady, zalecenia, przez które. Będę starała się Państwa przeprowadzić. Opracowałam, oczywiście, na podstawie literatury przedmiotu, ale też na podstawie własnych badań, własnych obserwacji, no i własnego doświadczenia dydaktycznego także kontaktu z uczniami, zarówno szkół podstawowych, jak i szkół. Średnie. No i zacznijmy, tak? Przejdźmy przez te zasady efektywnego nauczania ortografii. Coś, co oczywiście nie zawsze jest i zdaje sobie z tego sprawę, możliwe do zastosowania, ale jeśli mamy taką możliwość. To warto. Warto sprawić, aby opracowanie tematyki ortograficznej, zwłaszcza tego nowego materiału z zakresu ortografii, występowało na początku lekcji, a potem na końcu lekcji było wzmocnienie uwarunkowane powtórzeniem, wzmocnienie, które nastąpi, bo my ten materiał powtórzymy, często też sfunkcjonalizujemy poprzez różnego typu. Ćwiczenia. Jeśli jest taka możliwość, nie zawsze jest, wiem, aby to opracowanie tematyki ortograficznej, zwłaszcza tych reguł, które są szczególnie trudne dla uczniów, które wymagają takiego pogłębionego myślenia abstrakcyjnego, następowało na lekcjach w godzinach dopołudniowych. Dlaczego tak mogłoby się tutaj pojawić takie pytanie? No muszę się odwołać w tym miejscu do krzywej zapamiętywania. Ta krzywa pokazuje, że zazwyczaj lepiej pamiętamy kilka początkowych informacji i kilka informacji końcowych. Informacje początkowe, no bo działa tutaj efekt pierwszeństwa. Odpowiada za, za pamiętanie tych informacji początkowych ta pamięć długotrwała. To, co przyjmujemy tym świeżym naszym umysłem, wtedy, kiedy jeszcze zazwyczaj jesteśmy bardzo mocno skupieni, to utrwala się w naszej pamięci, a informacje końcowe, czyli wtedy, kiedy powtarzamy ten nasz materiał, no to oczywiście efekt świeżości, i tu z kolei do głosu dochodzi. Pamięć krótkotrwała. Czyli, gdybyśmy chcieli to przełożyć na pewien materiał ortograficzny, no to ta pierwsza i ostatnia informacja, czy w ogóle materiał dydaktyczny, pierwsza i ostatnia informacja są pamiętane najlepiej. Nieco gorzej, druga i przedostatnia, jeszcze gorzej, następne. Zatem to, co najistotniejsze, najważniejsze, to, na czym nam szczególnie zależy, aby nasi odbiorcy, nasi uczniowie zapamiętali, powinno pojawić się na początku. No i mamy określoną strukturę lekcji, mamy określoną strukturę zajęć. Na początku lekcji, po tym ogniwie wstępnym, powinny pojawić się te treści najtrudniejsze, najważniejsze. Następnie informacje najprostsze i jednocześnie najmniej dla ucznia nowe, bo my przecież taką wiedzę i umiejętności nowe osadzamy w tym, co już uczeń wie, co już umie. I ważne jest, żeby między tą 21 mniej więcej a 30 minutą lekcji, jeśli pojawią się informacje, Trudne, no to żeby im poświęcić więcej czasu, bo przecież mogą się prowadzi, pojawić. W różny sposób prowadzimy lekcje, różnego typu tutaj proponujemy działania, ale żeby mieć tego świadomość, jak określony czas, w którym realizujemy materiał, Wpływa na jakość zapamiętania tego materiału. Czyli, jeśli to jest właśnie wrócę do tego, jeśli to jest ten czas między 21 a 30 minutą lekcji i pojawiają się wtedy informacje trudne, to im poświęcamy w tym momencie więcej czasu. Koniec lekcji, czy koniec ogniwa centralnego, może nawet bardziej, pojawiają się znowu informacje ważne i trudne, ale mniej istotne niż te. Na początku lekcji, niż te z początku lekcji. No i ogniwo końcowe powtórzenie całości, podkreślenie informacji najważniejszych, zwłaszcza zwrócenie uwagi na informacje z tej ostatniej grupy, ale też dobrze byłoby, aby w ogniwie końcowym pojawiło się ćwiczenie, które, ćwiczenie, które. Zrobią uczniowie, zrobią nasi słuchacze, żeby to nie była sytuacja, kiedy my na przykład pytamy, a co dzisiaj działo się na naszej lekcji, co omawialiśmy, co było najważniejszego, bo to jest tylko werbalizm, tak? to jest taka werbalna forma przekazu, żeby tu pojawiło się ćwiczenie, które zbierze to, co działo się na tej naszej lekcji, zbierze te najważniejsze informacje, ale jednocześnie je sfunkcjonalizuje, pokaże ich użyteczność w różnych sytuacjach życia szkolnego i pozaszkolnego, kiedy ja, ja uczeń będę mógł wykorzystać te reguły ortograficzne, tę wiedzę z ortografii, umiejętności ortograficzne w konkretnych Sytuacjach. W nauczaniu ortografii należy także pamiętać, iż nowy materiał powinno się w miarę możliwości wprowadzać właśnie na początkowych lekcjach, gdyż wtedy umysł dziecka chłonie najwięcej informacji, nie jest przeciążony, nie jest zmęczony. Był kiedyś taki pomysł sanepidu w Katowicach, aby właśnie te lekcje szczególnie istotne no z punktu widzenia rozwoju, ucznia egzaminów i tak dalej, właśnie były na początku, a potem te mniej istotne na tych dalszych godzinach, no ale Pojawił się konflikt, które w istocie są najważniejsze. To jakby osobna historia. Ale kiedy mówimy właśnie o tym rozplanowaniu wprowadzania materiału, kiedy coś najważniejszego, kiedy te rzeczy mniej ważne, warto też odwołać się do naszego dobowego rytmu intelektualnego. Dobowy rytm intelektualny jest coś takiego. I w ciągu doby mamy dwa wyraźne wyże intelektualne. Pierwszy wyż intelektualny rozciąga się mniej więcej od godziny szóstej i trwa no powiedzmy do godziny 13. Kolejny zaczyna się około godziny 15.30 i wygasa pomiędzy pierwszą a drugą. Między 13.30 a 15.30. Jesteśmy, my, nasi uczniowie, także jesteśmy w tej fazie ewidentnego niżu. Intelektualnego, i wtedy na przykład nie powinno się wprowadzać nowego materiału językowego czy w ogóle jakiegokolwiek nowego materiału takiego edukacyjnego. Dobrze, aby był to czas na odpoczynek, choć dobrze wiemy, że nie zawsze tak jest. Nieraz o tej porze trwają jeszcze lekcje, trwają zajęcia. I konsolidacji śladów pamięciowych sprzyja sen. Przy czym proces ten dokonuje się bez wysiłku ze strony osoby uczącej się. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że uczyliśmy się czegoś przed snem. Wiersza na pamięć. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, że tabliczki mnożenia się uczyłam. No i tak mi to szło powiedzmy opornie, no i pewnego wieczoru przed snem powtarzałam tę tabliczkę mnożenia. No i rano tata, który gdzieś tam koło godziny 6 wychodził do pracy, poprosiłam, żeby mnie z tej tabliczki odpytał. I nagle ja umiałam, tak? Okazało się, że znam tabliczkę mnożenia. Czyli Dobrze jest, aby ten materiał, także ten materiał ortograficzny, powtarzać przed snem. Nowy materiał, nieraz trudny do zapamiętania. Powtarzać jest, dobrze jest przed snem. Dobrze jest też o tej właściwości naszej pamięci. Poinformować uczniów, żeby uczniowie też o tym wiedzieli, ale także poinformować ich rodziców. Nieraz to ta informacja jest także dla rodziców istotna, jest ważna, ważne, żeby o tym pamiętali. Czyli niech ta ostatnia powtórka tego, co, co ważne, co jest konieczne do zapamiętania, powtórka ortogramów, czyli wyrazów z trudnością ortograficzną, odbywa się przed zaśnięciem, zaśnięciem dziecka, zaśnięciem ucznia. No, wkładanie pod poduszkę słownika niestety nie, nie do końca tu pomaga, natomiast ta powtórka przed snem tak, więc możemy z takiej powtórki skorzystać. Kolejna kwestia dotycząca uczenia ortografii to jest wprowadzanie reguł ortograficznych. Reguły należy wprowadzać uwzględniając kolejność, którą nam narzucają zasady rządzące polską ortografią. Tak jak już wspomniałam na początku, mamy cztery zasady. Mamy zasadę fonetyczną. Upraszczając, pisz jak mówisz, pisz jak słyszysz. To jest taka zasada. Dla której możemy taką dewizę stworzyć. Następnie powinniśmy wprowadzać reguły motywowane zasadą morfologiczną, a więc zanim zapiszesz, odmień wyraz lub twórz wyraz pokrewny, sprawdź, czy tam zachodzą oboczności, czy też nie. To jest istotne. Dalej, reguły motywowane zasadą historyczną, czyli bardzo często niestety pisz jak widzisz, zapisz. Pamiętaj zapis, zautomatyzuj go, no bo bardzo wiele ortogramów motywowanych zasadą historyczną, do wielu tych ortogramów nie możemy przywołać reguł ortograficznych. My musimy zapamiętać pamięciowo ten zapis, ale temu zapamiętaniu sprzyja między innymi zapisywanie tych wyrazów. Tu uruchamiamy pamięć motoryczną. Oglądanie, przypatrywanie się tym wyrazom również, używanie ich w różnych kontekstach z, ze świadomością znaczeń, i na końcu odwołujemy się do zasady umownej, zasady konwencjonalnej, inaczej w obrębie w której mieści się też szereg reguł, reguły pisowni łącznej, rozłącznej, wielką, małą literą, na przykład skrótów, skrótowców, wyrazów zapożyczonych. No i tutaj wskazówka: opanuj obowiązujące reguły, ale także śledź zmiany w ortografii, śledź zmiany w polskiej ortografii, bo te zmiany dokonują się, dokonują się na naszych oczach. Mamy na przykład taką publikację Pisownia Słownictwa Religijnego. To nie jest tylko publikacja, która dotyczy no tak bardzo ściśle słownictwa religijnego. Tam znalazło się wiele ortogramów, wyrazów, połączeń wyrazowych których używamy na co dzień w różnego rodzaju sytuacjach. Przy okazji świąt, kiedy piszemy życzenia świąteczne, obojętnie czy w formie elektronicznej, czy, czy tradycyjnej, kiedy organizujemy różne wydarzenia, czy na przykład w szkołach Andrzejki, Mikołajki, Walentynki i tak dalej. A więc mnóstwo ortogramów, których, po które sięgamy na co dzień i tam. Ta pisownia została uporządkowana i pojawiły się nieraz nowe rozstrzygnięcia, a te nowe rozstrzygnięcia jeszcze pojawiać się będą. No nie zdradzę tu wielkiej tajemnicy, bo można to przeczytać, można o tym przeczytać na stronie Rady Języka Polskiego, że pracuje zespół do spraw reformy ortografii. No i być może jeszcze jakieś zmiany. Pojawią się, ale te zmiany pojawiają się tylko w obrębie zasady umownej. Reguły motywowane zasadą umowną pojawiają się, jak to ładnie określa się, w związku z pewną umową społeczną, którą w naszym imieniu, naszym użytkowników polszczyzny, zawierają językoznawcy. Kiedy patrzymy na te zasady, które rządzą polską ortografią, to widzimy, że one tak układają się zgodnie z zasadą stopniowania trudności. I dobrze jest zaznajamiając uczniów z zasadami polskiej ortografii, zachować właśnie taką kolejność od fonetycznej do umownej zasady. Wyjście od zasady fonetycznej jako tej podstawowej, najłatwiejszej, ułatwi przejście do omawiania odstępstw od tej zasady, odstępstw już przy konkretnych regułach i ułatwi wprowadzenie innych podstaw teoretycznych polskiej pisowni. Kryterium morfologiczne ma, można powiedzieć, największe, najszersze zastosowanie w praktyce szkolnej. No i powinno zostać wprowadzone przed zasadą historyczną, której znajomość jest potrzebna dopiero wówczas, gdy w wyniku analizy ortogramów motywowanych, czy to zasadą fonetyczną, czy zasadą morfologiczną, no nie znajdziemy uzasadnienia. Pisowni tychże ortogramów. Natomiast no, zasada konwencjonalna na samym końcu, ona jest często bardzo trudna. Te reguły motywowane zasadą konwencjonalną często są bardzo trudne, wymagają no, już takich złożonych procesów myślowych, też szerszej wiedzy językowej ucznia, ale też wiedzy pozajęzykowej, na przykład z geografii. I w związku z tym, wtedy, kiedy już nie możemy się odwołać do trzech wcześniejszych zasad, wprowadzamy dopiero te ortogramy, które są motywowane zasadą umowną, i to do, na, na samym końcu. I tak też, kiedy przyglądamy się na przykład podstawie programowej z języka polskiego, to faktycznie niektóre treści dotyczące właśnie ortogramów motywowanych zasadą umowną. Znajdują się dopiero w szkole średniej. Tam dopiero powinny być wprowadzane. Ja tu nie wchodzę głębiej w te w zasady, które rządzą polską ortografią. To jest osobny materiał, zwłaszcza jeśli chodzi o tę zasadę umowną i te zmiany, które dokonują się. Na pewno jest ciekawy, ale nie to jest dzisiaj przedmiotem naszego spotkania. Kolejna kwestia to jest właśnie już no, pewna kolejność wprowadzania ortogramów. Graficzny kształt wyrazu należy wprowadzać po opanowaniu jego dźwiękowej formy przez ucznia, a więc należy stosować zasadę od języka mówionego do języka pisanego. Dokładniej można powiedzieć tak: powinniśmy zachować kolejność słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie. Jak to zrobić? Tak, nauczyciel powinien najpierw wzorcowo wypowiedzieć słowo. Uczeń powinien no, uważnie słuchać. To wzorcowe wypowiedzenie słowa powinno się odbyć jakby w dwóch Wariantach. Najpierw słowo w izolacji, ale to słowo inaczej wybrzmiewa. Mamy tu różne procesy przecież fonetyczne, inaczej wybrzmiewa w kontekście, a więc to słowo też powinno pojawić się w zdaniu, żeby uczeń wysłyszał je zarówno właśnie w izolacji, jak i w kontekście. Następnie pod kontrolą nauczyciela powinien słowo wypowiedzieć uczeń. Ten tryb postępowania jest zwłaszcza ważny w młodszych klasach, przy ortogramach, może szczególnie dla uczniów trudnych. Kolejnym etapem będzie odczytanie słowa. Nauczyciel zapisuje to słowo na tablicy albo mamy. Takie słowo gdzieś wydrukowane, czy w książce, czy też na, na jakichś kartach pracy, które przygotowaliśmy dla uczniów, a więc uczeń obserwuje także słowo zapisane, zarówno znowu w izolacji, jak i zapisane w tekście. To kontekstowe użycie jest bardzo ważne. Tu przy okazji można też ćwiczyć. I tu pojawi się już taki element integracji, można też ćwiczyć rozumienie kontekstowe. Jakoś tak to jest, to obserwuję, jeśli chodzi o polskich uczniów, że uczniowie bardzo dobrze czytanie i słuchanie kontekstowe uruchamiają jak wtedy, kiedy uczą się języka obcego. Natomiast w przypadku języka rodzimego już tak prosto nie jest, nie jest tak, tak łatwo. O co chodzi? Nie zawsze my musimy znać znaczenie słowa. Nie zawsze musimy tutaj znać definicję słownikową, definicję realnoznaczeniową danego słowa, ale dobrze byłoby, abyśmy jego znaczenia domyślili się z kontekstu, przeanalizowali, w jakim kontekście to słowo się pojawia. Tak można też zrobić wtedy, kiedy wprowadzamy materiał ortograficzny. No, i w izolacji uczeń może powiedzieć: No, ja takiego słowa nie znam, nie rozumiem, co ono znaczy. No to przyjrzyj się, jak ono wygląda w zdaniu, w jakim otoczeniu się pojawiło, co w związku z tym otoczeniem możesz powiedzieć, do jakich elementów rzeczywistości to słowo możesz odnieść. Ja często tu sięgam po taki przykład karbunkuły. Wykorzystuję go też nieraz na zajęciach ze studentami. No i Najczęściej jest tak, że słuchacze, studenci nie znają słowa karbunkuły, ale jak tworzę zdanie, że tam nie wiem, na ręce miała piękną bransoletkę i lśniły w niej pięknym rubinowym blaskiem karbunkuły, tak? No to nagle okazuje się, że te karbunkuły, no to są jakieś kamienie, które wykorzystywane są między innymi przy tworzeniu biżuterii. No więc. Takie rozumienie kontekstowe, również wtedy, kiedy wprowadzamy ortogramy, wyrazy z trudnością ortograficzną, nowe wyrazy dla uczniów, można wykorzystać i przy okazji, właśnie, już integrować to nauczanie ortografii z bogaceniem zasobu leksykalnego. Oczywiście karbunkuły nie są nam aż tak bardzo do szczęścia w życiu potrzebne, znajomość tego słowa, ale mówiłam na początku, że zarówno. Bogacenie zasobu czynnego, jak i biernego jest istotne, no więc tutaj ten zasób bierny obsługiwałyby nam te karbunkuły. No, i teraz tak, słowo pojawia nam się w kontekście, pojawiają się różne fle formy fleksyjne tego słowa, pojawiać się mogą też różne wyrazy. Które należą do tej samej rodziny, do której należy to nasze słowo wyjściowe, a więc jest to taki materiał językowy, który uczeń może obserwować i samodzielnie, kierowany przez nasze pytania, polecenia, wyciągać wnioski. I dopiero potem, po tych działaniach, po tych obserwacjach, po pierwszych próbach odczytania zapisu, Przechodzimy do pisania, tak? Przechodzimy do zapisywania przez ucznia danego słowa, czyli tu z kolei obowiązuje taki schemat od odczytywania do zapisywania. Tę naukę pisowni w młodszych klasach można zacząć od odwzorowywania, od kopiowania, przepisywania słów, słów w zdaniach. I dopiero potem przejść do samodzielnego zapisu. Można też zastosować podpisywanie kopiowanie, przepisywanie, ale też podpisywanie. Mamy przygotowaną kartę pracy. Ja coś podobnego za, chwile, za chwileczkę Państwu pokażę. Mamy przygotowaną kartę pracy, na niej są różne elementy. No, i też te, te elementy trzeba podpisać. Bardzo często pojawiają się wyrazy z trudnością ortograficzną, więc kopiowanie, przepisywanie. Podpisywanie. Można to podpisywanie wykonać w takim wariancie, że pojawią się właśnie te słowa, które powinny zostać pod, zapisane pod konkretnymi obrazkami, na przykład w ramce albo w jakiejś rozsypance. Uczeń najpierw sobie dobierze to słowo do konkretnej ilustracji, a potem będzie miał kontakt wzrokowy z poprawnie zapisanym ortogramem. I postara się go wpisać w odpowiednim miejscu pod obrazkiem. I dopiero po takich działaniach przechodzimy do prób samodzielnego zapisu. Ten sposób postępowania sprawia, że wiążemy w ten sposób obraz. Wzrokowy wyrazu z wrażeniem słuchowym i mięśniowo ruchowym. Cały ten proces, o którym mówiłam zobaczyć, usłyszeć, wypowiedzieć, zapisać. Ważne jest, aby właśnie wiązać obraz wzrokowy to, co jest wzorcowo zapisane być może jeszcze wzmocnione kolorem z tym, co zostało wypowiedziane jak toż słowo wybrzmiało. Usłyszeliśmy je najpierw, bo ktoś je wypowiedział, potem sami wypowiedzieliśmy, a potem zapisaliśmy. Już na tym etapie pracy z ortogramem, ortogramami aktywizujemy i integrujemy różne typy pamięci potem pamięć słuchową, pamięć wzrokową, potem następuje wzmocnienie poprzez różne ćwiczenia, które naszym uczniom proponujemy. No i właśnie, powinniśmy aktywizować różne typy pamięci, czynnikiem od którego w ogromnym stopniu zależy pomyślność nauczania, nie tylko nauczania ortografii, ale to jest czynnik istotny, jest Pamięć. Zwróćmy uwagę na pamięć motoryczną, która jest ściśle związana z pamięcią i wzrokową, i słuchową a obejmuje zarówno działania analizatora ruchowego pisma to są ruchy ręki, Podczas odtwarzania graficznych elementów pisma, jak i obejmuje działanie analizatora kinestetycznego mowy pisanej, a więc ruchy narządów artykulacyjnych. Podczas wypowiadania pisanego słowa. Proszę zobaczyć, wtedy, kiedy uczymy się zapisywać różne słowa, słowa są dla nas nowe, no to pojawiają się nieraz już tylko szczątkowe, ale pojawiają się ruchy warg, ruchy języka. Pamięć ruchowa jest ważna, zwłaszcza w procesie zapamiętywania wyrazów. Niezwiązanych z żadną regułą ortograficzną, niemotywowanych regułą ortograficzną. Właśnie do tej pamięci ruchowej odwołują się nauczyciele w praktyce, polecając uczniom na przykład przepisać. Określone wyrazy, bowiem ścisłe powiązanie obrazu z wzrokowego z wrażeniem ruchowym jest czynnikiem prowadzącym do automatyzacji pisma, ale to nie może być takie przepisywanie przepisz 100 razy dany wyraz. No, w którymś momencie wyłączamy się i robimy to absolutnie mechanicznie i często z błędami. To przepisywanie też powinno być obudowane ćwiczeniami. Stwórz do danego wyrazu rodzinę. Obuduj ten wyraz góra, góral, góralka, góralszczyzna, pagórek tak, i inne. Obuduj ten wyraz rodziną wyrazów. Zapisz tę rodzinę wyrazów. Uż z tą rodziną wyrazów zdania, być może odmień ten wyraz, zastosuj. Odmienione słowo, różne przypadki w zdaniu. I to jest też rodzaj przepisywania. Ileś razy pojawi nam się ten wyraz, ale nie mamy tutaj takiego mechanicznego, bezrefleksyjnego pisania. Dodatkowo, oczywiście, znowu to powiem, ale za chwileczkę rozwinę myśl, możemy zastosować kolor, który wzmocni to wyrażenie. Wzrokowe także wtedy, kiedy ten wyraz będzie przepisywany. No najkorzystniej, to już wyprzedzę troszeczkę swoją myśl, jest zastosowanie przez ucznia koloru zielonego bądź koloru pomarańczowego. W nauczaniu poprawnej pisowni warto także aktywizować pamięć emocjonalną. Nie zawsze my doceniamy pamięć emocjonalną. Dzięki wyzwolonym emocjom, uczuciom zwiększa się nasza zdolność zapamiętywania, także zapamiętywania trudnych ortograficznie wyrazów. Na przykład poprzez zainteresowanie tym materiałem, poprzez wprowadzenie jakiegoś elementu współzawodnictwa między uczniami kto szybciej, kto lepiej poprzez wprowadzenie gier i zabaw dydaktycznych również jest aktywizowana pamięć emocjonalna różnego rodzaju konkursy, zabawy, tu pomoce dydaktyczne, jak na przykład lizaki ortograficzne mogą się pojawić. Także nagroda, takie wzmocnienie nagrodą też aktywizuje pamięć emocjonalną. Proszę pamiętać, że emocje to jest akumulator pamięci. Emocje to jest akumulator pamięci i one dostarczają nam energii do działania. Naszym uczniom także i zwykle lepiej pamiętamy to, co łączy się z odczuwaniem emocji, tych takich pozytywnych. Najwyższą jakość wykonania zadania osiąga się przy średnim pobudzeniu emocjonalnym, podczas gdy zbyt wysokie lub zbyt niskie pobudzenie emocjonalne Pogarsza naszą efektywność działania. I w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego zapamiętujemy wyłącznie centralne, najważniejsze informacje, które do nas docierają. Proszę sobie przypomnieć sytuacje związane z egzaminami, kiedy stało się pod salą egzaminacyjną, no i słuchało się, co opowiadają nasi koledzy, czego się nauczyli, i różne treści, właśnie te ważne, wtedy zapamiętywaliśmy. Elementy drugorzędne w tym największym pobudzeniu emocjonalnym mogą zostać utracone. I to zjawisko jest zwane pamięcią tunelową. Silne emocje sprawiają, że uwaga się zawęża, tworzy niejako tunel, koncentrując się na tym, co najważniejsze. Ważne jest, aby to takie właśnie średnie, dobre pobudzenie emocjonalne pojawiało się na naszej lekcji poprzez różnego typu niestereotypowe działania, poprzez właśnie gry i zabawy, poprzez ten element współzawodnictwa, który wprowadzimy. Nauczyciel rozwijając sprawność ortograficzną swoich uczniów, też bazuje na pamięci dowolnej. Zasadniczo bazuje na pamięci dowolnej, która ściśle wiąże się ze świadomym zapamiętywaniem. Związana jest ona także z odpowiednim nastawieniem uczniów do nauki i podkreśleniem ważności poznawanego czy też utrwalanego materiału ortograficznego. Pamięć mimowolna opiera się na takich automatycznych mechanizmach działania, gdy uczeń. Mimowolnie, na przykład w trakcie czytania prasy, czytania książek, zapamiętuje określone ortogramy, i też tu możemy to wykorzystywać, projektując ćwiczenia. Kiedy te ortogramy pojawią się w jakimś tekście, który uczeń będzie czytał, pojawią się też na planszy, która będzie wisiała w pracowni, w klasie, pojawią się w grze planszowej, którą zaproponujemy, i wtedy uczeń bawiąc się będzie zapamiętywał. Kolejna bardzo ważna rzecz. Nieraz Wiem, goni nas czas, mamy tego czasu na, na naukę ortografii niewiele. No i kumulujemy różne treści. A to niestety nie sprzyja zapamiętywaniu. Aby informacje zapisały się na stałe w pamięci długotrwałej, muszą najpierw trafić do pamięci krótkotrwałej. Ta pamięć krótkotrwała jest takim magazynem. W tym magazynie następuje obróbka informacji, na które zwróciliśmy uwagę. I od pojemności pamięci krótkotrwałej zależy, ile informacji można jednocześnie analizować. Pojemność tej pamięci krótkotrwałej wynosi od pięciu do dziewięciu elementów, a to oznacza, że nie powinno się dostarczać uczniom jednocześnie zbyt wielu nowych informacji. Na przykład na jednej lekcji, na jednych zajęciach nie powinno się wprowadzać jednocześnie na przykład wszystkich reguł ortograficznych dotyczących pisowni. RZ. To jest po prostu za dużo. Uczeń nie jest w stanie tych informacji e, przyswoić. Oczywiście każdy z nas ma pamięć o no, innych nieco e, możliwościach, ale dla większości uczniów e, ta dawka maksymalna, tych dziewięć takich jednostek pamięciowych, to jest za dużo. Czyli najlepiej, jest jednorazowo dostarczyć około 5-6 informacji, by mieć pewność, że wszyscy uczniowie będą w stanie je przeanalizować w pamięci krótkotrwałej. Przy bardziej rozbudowanym materiale najprostszym sposobem jest zredukowanie liczby informacji, a jeśli tego się nie da, to pogrupowanie tych informacji w kategorie. O zbliżonym znaczeniu lub zbliżonym zastosowaniu. Na przykład kategorie tematyczne, zwierzęta, rośliny, przedmioty, powiedzmy. Co to dla nas jakby praktycznie oznacza przy nauce ortografii? Że wtedy, kiedy wprowadzamy reguły ortograficzne, to nie dążmy do tego, aby reguły ilustrowały nam wszystkie możliwe ortogramy. Wybierzmy te ortogramy. Które są najbardziej typowe, najbardziej wyraziste, które na pewno tym naszym uczniom przydadzą się? Bohatera trzeba absolutnie przećwiczyć, bo będzie on nam potrzebny w wielu różnych sytuacjach, ale kurchan już niekoniecznie. Uczeń zetknie się, jeśli chodzi o lekcje języka polskiego, no to powiedzmy, zetknie się z kurchanem wtedy, kiedy będziemy omawiać sonety Mickiewicza, wtedy, kiedy sięgniemy po literaturę fantazy. No i pewnie tyle, bohater będzie mu potrzebny o wiele, o wiele częściej. Więc przykłady nieliczne, wyraziste, typowe i takie, które faktycznie mają wysoką frekwencję w tych formach wypowiedzi, w, w sytuacjach, które będą udziałem naszego ucznia. Zapoznawać powinniśmy uczniów tylko z dobrymi wzorami wyrazów. To jest bardzo ważne. Nieraz pojawiają się takie materiały dydaktyczne, w których mamy podane ortogramy z błędami ortograficznymi i uczniowie mają te. Błędy znaleźć, coś tam jeszcze mają jakieś dodatkowe działania wykonać. Bardzo często te wyrazy jeszcze są wzmocnione kolorem. Gdy dana reguła nie jest jeszcze utrwalona, nie można, nie można proponować uczniom ćwiczeń polegających na wyszukiwaniu i poprawianiu wyrazów z błędami ortograficznymi. Trwale bowiem pamiętamy materiał, z którym zaznajamialiśmy się po raz pierwszy, jest to ta zasada pierwszej reakcji i pożądana jest także Zwłaszcza na tym początkowym etapie, nie mówię, że w ogóle, bo dopuszczałabym pewne takie sytuacje dydaktyczne, że tak. Ale niepożądana jest koleżeńska poprawa, czyli na tym początkowym etapie, kiedy te ortogramy i reguły nie są jeszcze utrwalone, czyli wymienianie się przez uczniów swoimi pracami i korygowanie w nich błędów. Jeśli taki wyraz z błędem ortograficznym jest jeszcze wzmocniony kolorem. No to bardzo często on po prostu jest zapamiętywany. Jeśli błędy ortograficzne pojawią się w pracach uczniów, tu przede wszystkim chodzi o uczniów młodszych, to to, co zostało źle zapisane, Powinno zostać przekreślone na krzyż. Najlepiej na krzyż. Można też oczywiście przekreślić pojedynczą linią, ale w młodszych klasach czy u tych osób, które rozpoczynają naukę polskiego, przekreślenie na krzyż. I nad tym wyrazem przekreślonym powinniśmy w całości, nie jedna literka powinniśmy w całości zapisać ten wyraz. Który uczeń wpisał niepoprawnie. Jeśli tego miejsca na górze nie ma i byłoby to jakieś takie zbyt ciasne, to albo na marginesie zapiszmy ten wyraz w formie poprawnej, albo zapiszmy go pod spodem, pod pracą. No i na marginesie zaznaczmy też, jaki to jest rodzaj błędu. Czy błąd rażący, pierwszorzędny, ort1, to jest ta jedyneczka, o jeden też może być, czy błąd ortograficzny drugorzędny. To w takiej nauce, powiedzmy, osób, które uczą się języka polskiego, nie jest tak istotne, ale w przypadku uczniów często jest ważne, bo dla uczniów jest to przejrzyste i teraz też wiedzą, dlaczego no powiedzmy trzy błędy u kolegi zostały inaczej ocenione. A trzy błędy w jego pracy też, też inaczej, i że to jest absolutnie sprawiedliwe, że tutaj nie traktujemy inaczej tych uczniów. To przekreślenie też, o którym mówię, pozwala uniknąć utrwalenia zapisów błędnych i też. Wtedy, kiedy poprawiamy taki wyraz, nie róbmy czegoś takiego, zaraz powiem, dlaczego też nie, że na przykład u góry zapisujemy tylko okreskowane, bo uczeń napisał jakiś wyraz z błędem ortograficznym, góra przez u, otwarte, no i my u góry zapisujemy okreskowane, albo to okreskowane zapisujemy na tym ortogramie, który uczeń zapisał. Dlaczego nie tak? Dlatego, że pamiętajmy, mamy coraz więcej osób, które mają różnego rodzaju problemy. Mamy uczniów z dyslekcją rozwojową, ale też uczniowie, którzy tutaj nie są takimi uczniami z dysfunkcjami, też mają różne trudności ortograficzne i my te trudności pogłębiamy, bo dochodzi. Do dezintegracji obrazu słowa. To słowo nie jest postrzegane jako całość, tylko jest postrzegane segmentami. Najpierw jedna literka, potem druga gdzieś tam u góry, a potem koniec tego wyrazu. Albo niebieskie ucznia, czerwone nasze, znowu niebieskie ucznia. A więc taka dezintegracja obrazu słowa, takie no niepostrzeganie tego słowa jako całości. Też utrudnia zapamiętanie właściwego, poprawnego zapisu. A więc pamiętajmy o tym, nie poprawiajmy w ten sposób prac. Przekreślmy, napiszmy słowo w całości, zwłaszcza w młodszych klasach, na początku nauki jest to bardzo istotne. W miarę możliwości stosujmy indukcyjny tok dochodzenia do reguły ortograficznej choć oczywiście nie zawsze to jest możliwe. Ten tok indukcyjny to jest najpierw zgromadzenie pewnego materiału słownikowego z określoną trudnością. Możemy my to zrobić, taki materiał przygotować, mogą to zrobić sami uczniowi. Uczniowie, którzy otrzymają od nas wskazówkę, Według jakich kryteriów, pewnych wyrazów szukać. Następnie dochodzi do obserwacji tego materiału, stwierdzenia pewnej istoty trudności, która pojawia się w tych zapisach trudności ortograficznej. I teraz uczniowie samodzielnie formułują regułę ortograficzną. Próbują sami taką regułę zbudować. My potem możemy skonfrontować te pomysły uczniowskie z tym, co jest w słowniku ortograficznym. No i punkt trzeci to jest wyrobienie nawyku pisowni poprzez ćwiczenia, poprzez sprawdzenie stopnia przyswojenia opracowanego materiału. I to myślenie indukcyjne to jest od obserwacji do stworzenia pewnej teorii i potem zastosowania tej teorii w praktyce. Zaczynamy od danych, wyciągamy z tych danych wnioski, formułujemy regułę, stosujemy regułę w praktyce. I tu jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Materiał ćwiczeniowy powinien być przejrzysty, tak by to uczeń przez jego analizę, obserwację mógł dojść do uogólnień i do sformułowania reguły. Więc znowu przykłady powinny być typowe, wyraziste. Kolejnym etapem Będą oczywiście odpowiednie ćwiczenia, które nam tę regułę utrwalą i stosowanie ortogramów w praktyce, ale co ważne, wyjątki. Proszę zobaczyć, w bardzo wielu podręcznikach jest tak, że mamy reguły, wyrazy motywujące reguły i od razu idą wyjątki. I tak często uczniowie też się uczą. A te wyjątki działają hamująco na naszą pamięć. A więc nie, wyjątki wprowadźmy dopiero wtedy, gdy uczniowie potrafią już zastosować wprowadzaną regułę. Każdorazowo wprowadzamy jedną regułę, tak? Nie wszystkie reguły dotyczące RZ, tylko jedną. Maksymalnie można wprowadzić. Dwie reguły. Ja tu podałam pisownia dwuznaków RZCH, dlatego że jeśli to byłoby rz no to znowu podobieństwo tych reguł będzie działało na siebie hamująco. A mamy też ten zapis aż przez RZ, aż przez RZ. No więc tutaj te sytuacje mogą być dla ucznia mylące. No i ograniczamy się do ortogramów tych typowych, wyrazistych ze słownictwa czynnego. Czyli przykłady nieliczne. Ale jednoznaczne. Ważna rzecz, tak najczęściej się dzieje, zaznajamiamy uczniów tylko z regułami sformułowanymi w formie twierdzącej. Czyli tutaj nie może być takiej reguły, że RZ nie piszemy. Jakaś tu inna pojawi się sytuacja i mamy informację, nie piszemy. Zawsze w formie twierdzącej, a więc piszemy. Wyjątki, wtedy, kiedy mamy pewność, że uczniowie umieją zastosować poznaną regułę i nową regułę wprowadzamy wtedy, gdy poprzednia już została ugruntowana, a wyniki w tym zakresie yy sprawdzone. No i przechodzimy do ćwiczeń. Unikamy ćwiczeń monotonnych, mechanicznych, czyli na przykład całego ciągu ćwiczeń, które polegają na tym, że uczeń ma uzupełnić lukę albo literową, albo wyrazową. No to nie jest to ćwiczenie, które ucznia zainteresuje. Natomiast możemy stosować gry i zabawy dydaktyczne, możemy sięgać po wizualizację, za chwileczkę przykłady, wykorzystywać notatki graficzne, skrable czy gry planszowe, także sięgać po ilustrowane słowniki ortograficzne, no i też będziemy operować barwami. Jeden kolor na zaznaczanie miejsc trudnych w wyrazie, jeden do zapisania na przykład reguły ortograficznej. Zielonym kolorem powiedzmy zaznaczymy miejsce trudne w wyrazie, a pomarańczowym zapiszemy regułę ortograficzną. No i teraz ta zielona fala ortograficzna. No, po pierwsze, zielona i ten kolor jest tu istotny. Dlatego, że kolor zielony najdłużej zapamiętuje pewne, jakby to, co jest podane w zielonym i na zielonym, jest najdłużej przechowywane w naszej pamięci, więc ten kolor zielony faktycznie jest tu potrzebny. No, i tu proszę zobaczyć, te ortogramy zostały pogrupowane tematycznie. Mamy zwierzęta, i tutaj na początku nas w tych zwierząt pojawia się rzet. Mamy ptaki, tu już mamy różne reguły. Ortograficzne, które motywują pisownie tych ptaków. No i mamy taki materiał związany ze świętami Bożego Narodzenia. No i teraz na czym polega ta fala ortograficzna? Na na przykład dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc to już troszkę za dużo, ale dwa, trzy tygodnie wybieramy sobie jakieś pięć, maksymalnie pięć ortogramów. W młodszych klasach to mogą być trzy ortogramy, czyli żyrafa, żaba. Na przykład, żmija. Te ortogramy uczniowie zapisują nam na górze zeszytu właśnie kolorem zielonym. Oczywiście tłumaczymy ich znaczenie, rozmawiamy na przykład, w jakim środowisku te zwierzęta żyją, jakie są ich cechy charakterystyczne, tak żeby ten materiał językowy był też osadzony w takiej wiedzy ogólnej. No i zapisujemy powiedzmy te trzy ortogramy albo maksymalnie pięć ortogramów. U góry w zeszycie, nad słowem lekcja, nad słowem temat. I przez trzy tygodnie zawsze rozpoczynamy nową kartkę w zeszycie, nową stronę w zeszycie od zapisania tych ortogramów. A więc w różny sposób tutaj działamy. Aktywizowana jest pamięć wzrokowa, aktywizowana jest pamięć motoryczna i też uczniowie przeglądając te zeszyty, ucząc się na przykład jakiegoś innego materiału, czytając notatkę dotyczącą literatury, mimowolnie spoglądają na te ortogramy i one też w ich pamięci się utrwalają. Możemy sobie wybrać te ortogramy na dany semestr, na dany rok, no i jakaś grupa przez te kilka Miesięcy, kiedy z uczniami pracujemy, jakaś grupa ortogramów zostanie w ten sposób utrwalona. No, i powiedziałam właśnie o tym kolorze. Ten, ta barwa odgrywa bardzo istotną rolę w dydaktyce ortografii, dlatego, że w nauczaniu ortografii bar, no ta świadomość barw jest, powiedziałabym, szczególnie istotna. W innych obszarach, oczywiście, też kształcenia polonistycznego, ale w ortografii jakby szczególnie. Barwy kojarzą nam się z nastrojami, z emocjami, z jakimiś psychicznymi nastawieniami. Inne, jedne pobudzają, inne uspokajają. No i teraz barwa czerwona pobudza, podnieca, działa emocjonalnie, przyspiesza jakieś reakcje wizualno-werbalne, pobudza też narząd słuchu. I barwa czerwona też... Stawia nas w takim stanie gotowości. Aha, to jest ważne, to jest istotne. A więc, kolorem czerwonym można zapisywać na przykład reguły ortograficzne, ortogramy na planszach, na tablicy. Dobrze byłoby na przykład też, aby ta barwa czerwona była obecna przy wprowadzaniu nowego materiału choć oczywiście bywa tak najczęściej, że ta barwa czerwona jest zarezerwowana dla nauczyciela. No to możemy sięgnąć po barwę na przykład pomarańczową, która działa podobnie jak czerwona, ale mniej intensywnie. Zielona, tak jak mówiłam, ułatwia rozwijanie pamięci wzrokowej. Barwa ta pozostaje najdłużej w naszej pamięci. I ćwiczenie pamięci wzrokowej jest najłatwiejsze przy użyciu właśnie zieleni. A więc ta barwa powinna często pojawiać się w uczniowskich zeszytach. Uczniowie kolorem zielonym powinni na przykład podkreślać treści, które są ważne, które trzeba trwale zapamiętać, powinni zapisywać właśnie ortogramy. Które stanowią właśnie pewną trudność, które, na których bardzo nam zależy, aby nasi uczniowie je zapamiętali. Proszę zobaczyć, można też zastosować wizualizację. Ja bardzo wizualizacje lubię, to od razu o tym, o tym powiem. Dlaczego? Dlatego, że. Obraz jest silniejszy niż słowo, tak? To jest taki rodzaj podwójnego kodowania. Obraz zapisujemy w pamięci w dwóch kodach, wtedy, w kodzie wizualnym i w kodzie werbalnym. I dzięki temu mamy do tego obrazu, można powiedzieć, podwójny dostęp. I chcąc sobie przypomnieć, Przedmiot, który widzieliśmy, ortogram, który jest dla nas w danym momencie istotny, możemy przywołać w wyobraźni jego obraz albo po prostu odtworzyć jego nazwę, albo też nazwę wpisaną w obraz. I to są prace uczniów. Ta, taka drukowana, może się wydaje bardzo profesjonalna, ale to była gazetka szkolna, już ta szkoła podstawowa nie istnieje, z której, która taką zetkę wydawała i to uczniowie projektowali te ortogramy, żelazko, piesek, gniazdo, proszę zobaczyć jak, jak znakomicie jest to oddane, natomiast te drugie zapisy, arbuz, kłótnia, żyrafa i wpisanie tej żyrafy, tam może dalej się pojawić słowo żyrafa, czy arbuz, wpisanie, też można całe słowa zapisać, a te istotne litery U Byłoby częścią tego słowa arbus, i, i, i ten rysunek arbus aby się w tym słowie pojawił. To jest praca, która pojawiła się w pracy dyplomowej mojej, mojej studentki pani Wiktorii, i wy, wykorzystuję właśnie tutaj. I teraz uczniowie mogą takie wizualizacje tworzyć, mogą wpisywać w obrazki różne ortogramy. Zapisywać tak, taką nową informację, nowy ortogram, zarówno w kodzie werbalnym, jak i y, ikonicznym. No i na przykład mogą z tych swoich obrazków tworzyć słowniki, ortograficzny. Może to być słownik indywidualny danego ucznia. Takie karty można zalaminować i zbindować. Może to być słownik, na przykład ortograficzny klasy 5b. I z takiego słownika w trakcie różnego rodzaju prac pisemnych uczniowie mogą korzystać. A więc mamy też takie gotowe, Proszę zobaczyć karty ortomagiczne, tutaj jest ta żyrafa, jaskółka, bohater też jest, żmija i tak dalej. Są gotowe karty ortomagiczne, mamy też słowniki ilustrowane ortograficzne i warto po nie sięgać. W ogóle warto sięgać po słowniki ortograficzne i rozwijać ten nawyk u uczniów korzystania ze słowników ortograficznych. Słownik może służyć także do uczenia myślenia, samodzielności w wyszukiwaniu informacji. A takie ilustrowane słowniki ortograficzne, czy to indywidualne, czy, czy klasowe, Właśnie mogą tworzyć sami uczniowie. I to jest też aktywizowanie przy okazji pamięci emocjonalnej. Mamy aktywizowaną pamięć wzrokową, mamy aktywizowaną pamięć ruchową, a więc tutaj w zasadzie to wszystko, co ułatwia zapamiętanie pisowni ortogramów, jest wykorzystywane. Taka praca z takim słownikiem ilustrowanym będzie nie tylko sprzyjała utrwaleniu reguł pisowni i no, zapisu konkretnych ortogramów, ale także służyła rozwijaniu kreatywności. A wtedy, znowu, kiedy pojawia się kreatywność, myślenie twórcze, przełamywanie schematów, no to oczywiście też łatwiej pewien materiał jest zapamiętać. Tu są odsyłacze, takie bibliograficzne do, do tych pozycji, które pojawiły się na slajdzie wcześniejszym. Rożeńska, Bogdanowicz, karty orto magiczne, bardzo, bardzo polecam. No i Polański, zabawa z ortografią, ćwiczenia dosłownika ortograficznego dla najmłodszych. I w tych ćwiczeniach jest gra planszowa na ratunek księżniczce. No, i pytania do, w tej grze są właśnie, mają charakter właśnie ortograficzny. I druga, drugi zestaw ćwiczeń z grą planszową Grzegorz Odważny, ale też przecież. Taką grę planszową mogą stworzyć sami uczniowie. Opracować właśnie taką planszówkę z pionkami, z kostką, a poszczególne pola, na których będą stawać w trakcie gry, no to będą różnego typu zadania. Wymyślenie tych zadań przez samych uczniów też będzie przecież sprzyjało zapamiętaniu poszczególnych ortogramów. Rzecz kolejna plansze mapy mentalne. Pierwsza no to taka bardzo typowa, schematyczna związana z syntezą materiału powtórzenie pisowni okreskowanego i u i te reguły zebrane w formie takiej właśnie notatki graficznej. A w drugiej, drugi obrazek to jest właśnie taka plansza którą można też wykorzystać jako planszę do podpisywania. No i mamy różne ortogramy z okreskowanym górę, królewne, królową, wróbla, jaskółkę, żółtą różdżkę, wróżkę i tak dalej. No, i też na takiej planszy gdzieś może w którąś postać wcielić się nasz uczeń. Dlaczego? Dlatego, że wtedy wykorzystujemy odnoszenie do ja. To odnoszenie do ja to jest po prostu wplecenie w jakieś informacje, w jakieś treści, które, których musimy się nauczyć, wplecenie. Do naszej osoby, w plecenie osoby ucznia, informacje, które nas dotyczą, łatwiej do nas do, docierają. Proszę zobaczyć, jeśli jesteśmy w jakimś takim miejscu zatłoczonym, powiedzmy, w którym występuje nadmiar bodźców, i gdzieś ktoś w oddali rozmawia i pada nasze imię, niekoniecznie jest mowa o nas, ale pada nasze imię, to my na to reagujemy. Czyli te, nawet jeśli to, to w zupełnie przypadkowy sposób do nas dociera. A więc to odniesienie do ja jest takim wzmocnieniem reakcji. Informacje, które nas dotyczą, nie tylko lepiej wychwytujemy, ale również. Trwalej zapamiętujemy. Więc uczeń może być stróżem, może być królewiczem, wróblem, czy dziewczynka królewną. Jak chłopiec chce, to też wiewiórką i tak dalej. Lepsze zapamiętanie i pamiętanie tego, co nas dotyczy, właśnie nazywamy tym efektem odniesienia do ja. I w procesie edukacji powinno się na każdym kroku wskazywać na takie odniesienia danej wiedzy do osoby ucznia. To też sytuacja kiedy my mówimy w jakich kiedy uczeń tę wiedzę wykorzysta. Zaprojektujemy jakąś scenkę w której on weźmie udział i te wiadomości umiejętności zostaną przez niego wykorzystane I on tam będzie sobą tylko sobą który jest na przykład 10 lat starszy i pełni jakąś funkcję. Chodzi o to, by informacje, które przekazujemy stały się dla ucznia osobiście ważne. Tak jak powiedziałam, tu nie będę mówić o dyktandach, tu przekazuję tylko taką planszę, pokazuję planszę, na której te różne typy dyktant, nie tylko dyktando sprawdzian pojawiają się, w sposób tutaj jakby szczególny wyróżniam tych tam do twórcze, ciągłe z coraz dłuższymi zdaniami i częściowe z lukami. Odsyłam Państwa do tego materiału, który jest już nagrany. Ale chciałam Państwu pokazać jedną rzecz. Punktem wyjścia tych naszych działań ortograficznych może być wyprawa do parku po liście, zebranie tych różnych kolorowych listków, a potem Ułożenie zwierzątka. Jakie zwierzątko uczeń decyduje, a potem układa już opis takiego ułożonego zwierzątka, i jest to takie dyktando twórcze. My wskazujemy na przykład na kolory, które powinny się w tym opisie pojawić, czy na jakieś inne słowa z trudnością ortograficzną. Takie zwierzątko można też podpisać. Można podpisać i dbamy o to, żeby to pod, ten podpis był staranny, czytelny. No kaligrafia to znowu jest osobny zupełnie tutaj dział, więc pomijam go przy tym naszym omawianiu. Bo tych różnych spraw dotyczących nauczania ortografii jest tak wiele, że ten wybór musiał być. Dokonany. No więc zachęcam również do, do takich działań i proszę popatrzeć, jak znakomite tutaj mogą powstać ilustracje. To też mogą być ilustracje do naszego słownika obrazkowego. Ważne jest, aby ucząc ortografii. Łączyć ją z innymi działami nauki języka polskiego. Z nauką fonetyki, wymowy, z czytaniem, recytacją, tam przy dyktandzie, przy autodyktandzie, taką uczenie się tekstu do recytacji można wykorzystać, łączyć z fleksją i składnią, słowotwórstwem, słownictwem, stylistyką, także, o czym już była mowa, ze słownikami ortograficznymi. No, i tu ukłaniają nam się różnego typu ćwiczenia. Mamy ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne, mamy ćwiczenia ortograficzno-słownikowe, ortograficzno-stylistyczne, ćwiczenia w posługiwaniu się słownikami, ćwiczenia ortograficzne połączone chociażby z czytaniem czy z recytacją. I takie łączenie, taka integracja wewnątrz przedmiotowa. Jest bardzo ważna. Takie ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne służą poznawaniu przez uczniów reguł ortograficznych, utrwalaniu wiadomości i zastosowaniu tych wiadomości w praktyce. Uczniowie rozwijają. Sprawność poprawnego zapisu wyrazów. Uczą się świadomego też stosunku do ortografii. Na zajęciach nauczyciel może wykorzystywać różne warianty tych ćwiczeń. Może łączyć ćwiczenia związane z podkreślaniem form gramatycznych, z analizą ortograficzną, z układaniem zdań. Może właśnie proponować ułożenie reguły ortograficznej, prosić uczniów o Wyszukanie w podanym tekście określonych form gramatycznych, no i określenie reguły motywującej pisownię. To mogą być takie ćwiczenia, kiedy tworzymy też właśnie rodzinę wyrazów, o której mówiłam, kiedy będziemy sięgali także po chociażby homofony. Z kolei ćwiczenia takie ortograficzno-słownikowe poszerzają zasób leksykalny uczniów. One mogą się wiązać także z uczeniem frazeologii, z utrwaleniem znaczenia słów i związków frazeologicznych, z utrwalaniem obrazu graficznego słowa czy, czy, czy związku frazeologicznego, także z utrwalaniem oczywiście poprawnej pisowni ortogramów Mogą przyjąć postać ćwiczeń związanych z tworzeniem wizualizacji, stworzeniem zdrobnień, zgrubień, wyjaśnianiem znaczeń podanych wyrazów, właśnie z tym czytaniem kontekstowym czy także słuchaniem kontekstowym, z dobieraniem słów bliskoznacznych albo antonimów, jeśli chodzi o związki frazeologiczne, mogą pojawić się wizualizacje. Wizualizacje. Ćwiczenia ortograficzno-stylistyczne są jednoczesnym redagowaniem jakiejś dłuższej formy wypowiedzi, a więc jak mamy dyktanda twórcze, to idziemy też od razu w kierunku ćwiczeń ortograficzno stylistycznych. To jest taki rodzaj ćwiczeń, który powinien chyba być szczególnie wykorzystywany przypisaniu wypracowań, ale też jako pewnego rodzaju działanie profilaktyczne. My możemy podać temat wypowiedzi i do tego tematu podać zestaw ortogramów. One mogą być w formach podstawowych, ale też to mogą być na przykład przypadki zależne. No i uczniowie układają swoje formy Wypowiedzi. Na przykład napisz krótki opis świątecznej choinki, wykorzystaj następujące rzeczowniki: bombki, orzechy, łańcuchy, gwiazdki, figurki, cukierki oraz przymiotniki srebrzyste, kolorowe, wielobarwne, delikatne. Napisz tekst o wizycie w Zoo. Przywołaj w nim po dwa zwierzęta, które mają w swojej nazwie. CH oraz H, a także po dwa zwierzęta, które mają w swojej nazwie U oraz okreskowane. Mogą być oczywiście też gdzieś tam na początku. Ułóż dyktando o podróży dookoła świata. Użyj w nim nazw kontynentów, państw oraz miast itd. Tak e, tak Czy na przykład ułóż krótki tekst, w którym wykorzystasz wyrazy bliskoznaczne słowa koń, na przykład e, rumak, wierzchowiec, szkapa. No i te ćwiczenia w posługiwaniu się słownikami ortograficznymi, no to też jest oczywiście coś, o czym już wspominałam, mówiłam. Stosujmy też powtarzanie, takie powtarzanie mądre i funkcjonalne, niestety, niestety pewnie dla uczniów. W to powtarzanie jest wpisana praca domowa. To nie jest tak, że mamy tu uczniów zarzucać pracami domowymi, Natomiast praca domowa to jest też element pewnego powtarzania i utrwalania tego materiału. Efektywne powtarzanie ma swój pewien rytm. I ten rytm pozwala nam zachować praca domowa, ale ta praca domowa znowu powinna być twórcza, a nie odtwórcza. Powinna odwoływać się do kreatywności uczniów, powinna odwoływać się właśnie do tej ich możliwości uruchamiania wyobraźni, łączenia różnych typów pamięci, integracji wewnątrz przedmiotowej i międzyprzedmiotowej. Oczywiście, jeśli materiał ortograficzny jest dłuższy i trudniejszy, no to powtarzanie powinno być częstsze. Jeśli da się materiał ortograficzny sensownie wyjaśnić, to te powtórki, te przerwy między powtórkami mogą być dłuższe. I co ważne, za każdym razem to nasze powtarzanie, powtarzanie materiału też z uczniami, powinno przyjąć inną postać. Najlepiej inną postać też w stosunku do tego, jak ten materiał był wprowadzany, jakie ćwiczenia się pojawiło, pojawiły, żeby tu nie doprowadzić do takiej monotonii, do pewnego schematu powtarzania. Stosujemy różne typy powtarzania, powtarzanie orientacyjne po takim wstępnym zaznajomieniu z materiałem. Można tu wykorzystać jeden z typów dyktant, a potem mamy takie powtarzanie uzupełniające. Wtedy na przykład dochodzą nam wyjątki czy jakieś jeszcze dodatkowe ortogramy oprócz tego podstawowego zestawu, czy po, dalej powtarzanie porządkujące, a więc mamy syntezę całego materiału. No i też właśnie powtarzanie okolicznościowe przy okazji innego materiału, kiedy problem jakiś się pojawi, i systematyczne. Zaplanowane na odrębnych zajęciach, i tu taki rytm zalecany powtarzania. Tu już powinnam się oczywiście odwołać do tych badań, które dowodzą, że stosując klasyczne metody zapamiętywania i nie stosując powtórek, to my już kolejnego dnia zapominamy około 60-80% informacji. Więc te powtórki są potrzebne, i te zadania domowe są potrzebne. Oczywiście pod warunkiem, że to są zadania przemyślane, funkcjonalne i które będą i dla nas, i dla naszych uczniów. Radością i, i będą takim sprawdzianem twórczości. No już osobnym tutaj problemem byłoby to, jakie to mogą być zadania, choć część z tych tutaj możliwości, czy tworzenie gier planszowych, czy wizualizacji, czy własnych dyktant twórczych, część z tych możliwości gdzieś tam została zasygnalizowana. Bardzo dziękuję.